Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, do najważniejszych zaliczył zakończenie budowy ulicy Nowochałcnowskiej, która kosztowała 13 milionów złotych, wartą 30 milionów złotych przebudowę ulicy Międzyrzeckiej, przebudowę skrzyżowania ulicy Stojałowskiego, Broniewskiego i Wyzwolenia za 12 milionów złotych, a także budowę parkingów przy ulicy Paderewskiego i Legionów oraz Rychlińskiego, które kosztowały łącznie ponad 5 milionów złotych. Jeśli chodzi o prowadzone obecnie duże inwestycje drogowe, to ulica Krakowska została zrealizowana w około 70%, ulica Żywiecka w 80%, a Cieszyńska na poziomie 35%. Za ważną sprawę prezydent uznał wzmocnienie i unowocześnienie oświetlenia przejść dla pieszych, łącznie 55%. Za łączną kwotę 1 700 000 złotych. Inwestycje infrastrukturalne to przede wszystkim wzrost liczby miejsc z 500 do 630 w Bielskim Centrum Kultury, powstanie Domu Tańca. Inwestycja ta kosztowała ponad 21 milionów złotych. Kosztem 1 600 000 złotych przebudowano stadion piłkarski przy ulicy Młyńskiej. Za 94 000 złotych powstał wybieg dla psów o powierzchni 25 arów w Parku Włókniarzy. Zamontowano 55 parkomatów w centrum miasta za kwotę 3 200 000 złotych. Rozbudowano także trasy rowerowe Enduro Trails oraz miejską wypożyczalnię rowerów. Powstało 12 nowych stacji, w sumie jest ich teraz 24. Niewątpliwie do najważniejszych spraw zaliczyć należy rozbudowę Beskidzkiego Centrum Onkologii za całkowitą kwotę 104 milionów złotych. Powstał m.in. zakład terapii izotopowej, pracownia rezonansu magnetycznego, nowoczesne sale operacyjne i gabinety, a także nowe parkingi i drogi wewnętrzne. Za kwotę 7 600 000 złotych zmodernizowano basen na osiedlu Beskidzkim. Nastąpiły także zmiany w zasadach funkcjonowania komunikacji miejskiej, które objęły przekształcenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w spółkę. Wprowadzono bezpłatne przejazdy dla dzieci do lat 7, bezpłatne przejazdy dla seniorów od 65 roku życia. Pozostawiono bez zmian wszystkie pozostałe zniżki i zwolnienia z opłat. Jeśli chodzi o działania proekologiczne, wprowadzono tzw. kartę drzew oraz powołano stanowisko ogrodnika miejskiego. Jeśli chodzi o rozwój oświaty, za najważniejsze prezydent uznał utworzenie szkoły podstawowej nr 30 w Komorowicach, a także modernizację Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Wydarzenia kulturalne to przede wszystkim dwa koncerty Gramy Dobro, zorganizowane w marcu i sierpniu, zwiększenie zaangażowania miasta w zadymkę jazzową oraz honorowe obywatelstwo miasta dla Tomasza Stańko i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku w Bielsku-Białej, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej U20. Ponadto meta Tour de Pologne w mieście, powołanie Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej, otwarcie Galerii Bielskich Olimpijczyków na bulwarach straceńskich. W trakcie konferencji padły także pytania o to, czego nie udało się zrobić w tym roku. O porażkach to ja liczę, że wy mi powiecie. Najmniej zadowolony z tego, że pewne rzeczy nie idą tak szybko, jak bym chciał. Też mam jakieś, może poczucie winy to za złe słowo, ale przyznaję się, wycofałem się z tej bezpłatnej komunikacji dla młodzieży, ale mam nadzieję, że na tyle dobrze to umotywowałem i wyjaśniłem, że jest zrozumienie tej zmiany u mieszkańców, bo to przecież o nich głównie chodzi. Sukces? Ja uważam, że moim sukcesem jest to, że bardzo dobrze mi się chodzi po tym mieście i spotykam się z wieloma ludźmi i w większości się do mnie uśmiechają. Ja myślę, że to jest taki prosty symptom, że może jakoś przez ten rok dałem radę.